Maciejówkach. Dzielnie walczyłyście w legionach polskich, a w 20 roku przyszło wam się zmierzyć z bolszewikami. Ale i tam okazałyście swoje bohaterstwo. Wy, żołnierze w spódnicach, stawiłyście czoła armii żywą. Od samego początku należałam do organizacji strzeleckich i do Ochotniczej Legii Kobiet. Na początku dostarczałam tylko broń, ale kiedy przyszło się z bolszewikiem, zostałam kurierką i zawiadowczynią. Ale było mi mało, więc przywdziałam męski strój, żeby wykonywać trudne zadania bojowe. W ten sposób stałam się Jaśkiem. Ja wybrałam pracę w formacjach pomocniczych. Sterowałam mundury, dostarczałam prowiant, gotowałam, a w szpitalach pisałam listy pożegnalne chłopcom, czasami dzieciom, które zostały śmiertelnie ranne podczas bitwy o Warszawę. Tych, którzy byli w lepszym stanie, w wolnych chwilach uczyłam czytać i pisać. W końcu trzeba budować wolną już Polskę. Droga Kasiu, ty pierwsze kroki stawiałaś u mego boku, elitarnym, żeńskim oddziale wywiadowczym. Ciebie, droga nauczycielko, też tam nie zabrakło. Miałam pod sobą 46 kobiet. 7 z nich dostało order Virtuti Militari, a 17 krzyż waleczny. Ja należałam do Ochotniczej Armii Legii Kobiet. Jako sanitariuszka przeszłam z Lwowa przez gminę do Warszawy. Było nas około 865. Zgadza się. Ja zostałam sanitariuszką. Mieszkałam w koszarach na Andrygoli oraz służyłam w szpitalu wolskim. Zszokowani wolscy. Jak zobaczyli, że ja kobieta, opuścili broń. Ja wtedy dostrzelałam.